Cześć, witam w kolejnym odcinku kursu Project Libre na kanale Jakość Zarządzania. Dziś powiemy sobie o zasobach. Ale zanim przejdziemy do zasobów, myślę, że można się pochwalić tym, jak wygląda nasz projekt. W tej chwili mamy już wpisane wszystkie zadania, mamy ustalone relacje. Wykres Ganta wygląda bardzo ładnie, pokazuje nam ścieżkę krytyczną, to jest ta czerwona, są te czerwone prostokąty, natomiast pozostałe zadania są w kolorze pomarańczowym. Możemy zobaczyć wykres sieciowy. Po lewej stronie na czarno widzimy wszystkie fazy, etapy, pakiety zadań, natomiast właściwe zadania znajdujące się na ścieżce krytycznej są na czerwono. Na niebiesko są te, które nie są na ścieżce krytycznej. I w końcu na czarno są pokazywane kamienie milowe. Widzimy, że tu jeszcze pewnych powiązań prawdopodobnie brakuje. Będzie to wymagało jeszcze przejrzenia. Ale już cała sieć wygląda dobrze. Można sieć modyfikować z tego widoku. Można chwycić dowolne zadanie, przenieść je, zmienić relacje i będzie to odzwierciedlone również na wykresie Ganta. Zobaczmy teraz strukturę podziału pracy. Mamy również pełną strukturę. W nagłówku jest nasze otwarcie nowego sklepu. Następnie mamy fazy, później mamy pakiety zadań. No i na ostatnim poziomie mamy zadania, których, jak już kiedyś mówiłem, w strukturze podziału pracy tak naprawdę nie powinno być. I postęp zadań. Tutaj widzimy, jakie będzie zużycie zasobów w pracy w poszczególnych dniach. Widzimy, że są dni, kiedy wystarcza 8 godzin pracy, ale są takie dni, gdzie jest potrzebnych 16, nawet 32 godziny pracy, a zatem będą tu potrzebne przynajmniej 4 osoby. Wróćmy do wykresu Ganta. Przesunę trochę wykres, aby pokazać kolejną kolumnę, to jest kolumna nazwy zasobów. Ale zanim będziemy mogli wypełnić tą kolumnę, musimy zdefiniować zasoby. Przechodzę do zakładki zasoby i wyświetlam ekran zasobów. W tym miejscu mogę wpisać zasoby. Powiedzmy, że będzie to właściciel firmy, kierownik projektu, członek zespołu projektowego. Pozostałe osoby piszę później. Te 3 osoby wystarczą nam jako przykład. Przypominam, że klikając prawym przyciskiem w nagłówek pierwszej kolumny możemy sobie zmienić widok i ograniczyć liczbę kolumn, które się wyświetlają tutaj. Możemy także zdefiniować własne kolumny, klikając prawym przyciskiem wstaw kolumnę lub ukryj kolumnę. W tej tabeli możemy określić rodzaje zasobów. Teraz wpisaliśmy tylko zasoby typu praca. Spróbujmy wpisać zasoby typu materiał. Powiedzmy, że będzie to komputer, samochód i definiujemy to jako materiał. Możemy też mieć jakieś materiały, które będziemy wykorzystywać w trakcie budowy. Niech będzie to cement. W przypadku osób możemy tutaj wpisać dane kontaktowe. W przypadku materiałów możemy wpisać etykiety materiałów, żeby łatwo je było rozpoznać gdzieś w magazynie. Możemy też stworzyć grupy zasobów, na przykład grupa pracownicy albo grupa środki materialne, środki trwałe. Do czego nam to będzie potrzebne? Możemy według tego później sortować. Jeżeli przejdę do zakładki widok,
Tu mamy grupowanie. Możemy grupować według typu, według grupy. Możemy też odpowiednio sortować. Tak więc w przypadku dużej ilości zasobów te filtry nam się tutaj bardzo przydadzą, jeżeli zdefiniujemy sobie grupy i typy. Dodatkowo te filtry mają też wpływ na to, jak wyglądają raporty. W raporcie zobaczymy tylko te informacje, które tutaj sobie wysortowaliśmy. Kolejna kolumna to maksimum jednostek. Ta kolumna występuje tylko w przypadku pracy i chodzi tutaj o to, że pracownicy nie zawsze są zatrudnieni w projekcie na 100%. Kierownik projektu pewnie zajmuje się tylko projektem, ale członek zespołu projektowego może być tutaj tylko na 50%, a drugie 50% pracuje normalnie w firmie. Właściciel firmy ma dużo zajęć i dlatego tylko 25% czasu może poświęcić na projekt. Gdzie nam się to przyda? Przyda nam się to przy wyświetlaniu histogramu i obciążeń. Zobaczmy, kierownik projektu ma tutaj 100%, właściciel firmy podobny wykres, ale tu jest tylko 25%, członek zespołu projektowego ma 50%. A więc możemy, wyświetlając histogram i wyświetlając przeciążenia poszczególnych pracowników, łatwo sprawdzić, kto ile pracy wykonuje i czy nie ma tej pracy za dużo. Zamknijmy dolne okno. Kolejna kolumna to stawka standardowa. A więc mamy stawkę za godziny pracy. Powiedzmy, że właściciel firmy to będzie 120 zł, kierownik projektu 80. I pracownik 50. Koszt użycia komputera, powiedzmy, że to będzie stawka standardowa, niech to będzie złotówka. Koszt użycia samochodu, niech to będą 3 zł. Koszt cementu to powiedzmy tam 15 zł za jednostkę. Możemy też wprowadzić stawki nadgodzin w przypadku pracy. Może to być 150 zł, 100 i 70. Te stawki będą automatycznie naliczane, jeżeli przekroczymy poziom dopuszczalnych zasobów, czyli przekroczymy te maksimum jednostek. Możemy mieć też koszt za użycie. Jeżeli na przykład pracownik, no może nie pracownik, ale konsultant musi dojechać do nas, to każde użycie, tak, każde zaproszenie do konsultanta będzie to koszt delegacji. A więc w takim przypadku możemy tutaj ten koszt użycia wpisać. Typowy koszt użycia może być na przykład w przypadku samochodu, kiedy musimy samochód wynająć, aby go użyć. Na przykład wynajęcie będzie kosztowało 200 zł. Wtedy każdorazowe użycie tego zasobu będzie pociągało za sobą ten koszt. Naliczanie możemy robić na 3 sposoby. Albo proporcjonalnie, i to jest domyślna opcja, jeżeli zadanie trwa 10 dni, to w każdym dniu będzie odpowiednia kwota naliczona. Albo początek, wtedy za 10 dni zapłacimy od razu w dniu pierwszym, albo koniec, wtedy zapłacimy w dniu ostatnim. I kalendarz, standardowo mamy tutaj 3 kalendarze zdefiniowane, ale możemy też zdefiniować własne kalendarze, o tym będę mówił w oddzielnym odcinku. Dla każdego zasobu możemy wybrać odpowiedni kalendarz i planując zadania Project Libre będzie uwzględniał te kalendarze i nie pozwoli nam, abyśmy zaplanowali zadanie w dniu, w którym ktoś ma akurat urlop czy ktoś ma jakieś święto. Dobrze, zdefiniowaliśmy sobie zasoby, spróbujmy teraz je przypisać. Wracam do wykresu Ganta. No i pierwsze zadanie, przyjęcie kryteriów oceny. Możemy zacząć wpisywać albo po prostu kliknąć dwukrotnie. Pojawią nam się tutaj informacje o zadaniu i zakładka zasoby. Możemy kliknąć ten przycisk służący do przypisywania zasobów i wybrać sobie osoby, które byśmy chcieli i je przypisać. W tej chwili przypisanie wynosi 100% jednostek, czyli tych dostępnych jednostek. Zobaczmy, jak to wygląda
na wykresie, tu mamy praca 8 godzin, pojawił nam się kierownik firmy, kierownik projektu, zadanie trwa jeden dzień. Jeżeli włączymy histogram, zobaczmy jak to wygląda. No właśnie. W przypadku kierownika projektu to jest wszystko ok, ale w przypadku właściciela firmy ma on przeciążenie, ponieważ założyliśmy, że tylko 1/4 dnia może poświęcić na zarządzanie tym projektem. Wróćmy więc tutaj i poprawmy nasze przypisanie zasobów. Właścicielowi projektu możemy dać tylko 25%. Możemy teraz określić jeszcze sposób realizacji pracy, to jest to natężenie pracy. W przypadku zadań, które trwają kilka dni, możemy ustalić, kiedy przypada większe natężenie pracy, kiedy mniejsze. To jest szczególnie przydatne wtedy, kiedy pracownik nie jest w 100% obciążony przez czas realizacji zadania. Możemy przyjąć standardową opcję, czyli wersję płaską. Czyli w każdym dniu, jeżeli pracownik ma 25% obciążenia, to w każdym dniu będzie to 25%. Możemy wybrać później więcej albo wcześniej więcej. Wtedy będziemy widzieć, że w odpowiedniej części projektu albo zadania, albo na początku, albo na końcu pracownik będzie bardziej obciążony, a później mniej. Możemy wybrać podwójny szczyt. Pracownik będzie wówczas obciążony na początku i na końcu, a w środku mniej. Wczesny lub późny szczyt, dzwon, czyli sytuacji, kiedy obciążenie na początku i na końcu jest małe, a na końcu jest duże. I plateau, czyli takie pomiędzy dzwonem a płaskim. A więc możemy tutaj odpowiednio określić, jak w poszczególnych dniach będzie wyglądało obciążenie pracownika. To się przydaje w momencie, kiedy rzeczywiście dość precyzyjnie staramy się ten projekt zaplanować. Przypisałem do kilku zadań zasoby. Teraz możemy zobaczyć na histogramie, jakie jest obciążenie poszczególnych zasobów w naszym projekcie. Z tym, że musimy tutaj zaznaczyć zadania, które nas interesują. I teraz widzimy, jak poszczególni pracownicy są obciążeni. Oto widzimy, członek zespołu projektowego jest nadmiernie obciążony, a więc możemy łatwo znaleźć przeciążenia, zobaczyć, gdzie pojawiają się problemy. Jeżeli przejdziemy do użycia zasobów, wyłączę tą kolumnę, to widzimy tutaj też poszczególne godziny pracy pracowników, widzimy, ile czasu pracują, jakie jest ich obciążenie w poszczególnych zadaniach. Możemy przejść do wykresu zasobów, klikając dwukrotnie na pracowniku. Możemy zobaczyć, jakie zadania on wykonuje. Możemy też przejść do raportu i w raporcie wybrać sobie, kto co robi. I pokażą nam się informacje o tym, jacy pracownicy, co robią, w których zadaniach, w jakich dniach. A więc mamy raport, który możemy przekazać przełożonym czy wpiąć do akt. I to tyle w dzisiejszym odcinku na temat zasobów. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie pod filmem, chętnie odpowiem. Zachęcam do wsparcia kanału na patronite.pl, zachęcam do subskrypcji, no i do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję i do zobaczenia.